Witam Państwa. Mamy przyjemność krótkiej rozmowy. No, myślę, że z osobą, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Na gorąco po pierwszym treningu dosłownie 3-4 pytanka z Luisem Enriquezem, nowym nabytkiem Warty Śrem. Luis, po pierwsze, jesteś po pierwszych zajęciach. Wiadomo, że trochę za wcześnie na ocenę umiejętności Twoich kolegów, ale co sądzisz o atmosferze w szatni, atmosferze na boisku? Jak Ty to odbierasz? No to raz mówi się pierwsze moje wrażenia, jak byłem na moje pierwsze treningi z kolegami, wszystko na pewno, wszystko było ok. Zadowolony od pierwszego treningu, wszyscy pozytywne. Wszyscy mnie znają, ja znam parę kolegów, ale mówiłem, że my jesteśmy zespół, że ja nie gram sam i tak dalej, możemy to nosić zespół Warta Śrem do przodu razem. Widziałem, że to właśnie na nich chyba zrobiło największe wrażenie, że jasno zaznaczyłeś, że ty nie jesteś gwiazda, ty się czujesz jednym z nich, ty chcesz pracować z nimi i razem na boisku osiągać te sukcesy razem z nimi. Widziałem, że byli pod wielkim wrażeniem tego, że właśnie tak, żeś się spozycjonował do nich. No tak jestem i tak zawsze będzie. Ja nigdy paść do ludzi przez ramiona. Zawsze jestem taki, mówiłem, że jak jestem za boisko, to normalnie osoba jestem na boisko, lubi praca, lubi wiesz, jako na przykład dla chłopaki, które są młode, trzeba pracować, trzeba dać wszystko na boisko, trzeba mieć wsparcie, kolegów są ważne, nie, czy gram sam i tak dalej, bo tak nie jest. Super. A powiedz mi, Śrem jako miasto, jako stadion, tutaj warunki do trenowania, co o tym myślisz? No to pierwszy raz, który ten byłem tutaj na stadionie, patrzyłem, że mają fajny kameralny stadion i stużne boisko i ma się basę u was, wszystko dla mnie było fajne, bo warunki do treningu macie, do grania i do wszystko, tak się tylko trzeba pracować i idziemy dalej. Idziemy dalej. A Warta Śrem jako klub, z czymś ci się kojarzy? Obiło ci się wcześniej o uszy? Tak, bo parę razy byłem tutaj z mojego syna, ja grał na przykład wszystko Warta Śrem, byliśmy tu. Też mam parę kolegów, które tutaj mieszkają, znajome i znam Śrem, znam Warta Śrem. To tym bardziej nam miło. Luis, a tak jeszcze nutka historii, bo wiemy, że masz swoich fanów, masz kibiców, też by chcieli może poznać Ciebie trochę bardziej. Jakbyś tak miał sięgnąć pamięcią i wskazać taki jeden mecz, który najbardziej Ci utkwił w głowie, bez względu na to, czy to była na przykład reprezentacja Panamy, czy to był Lech, czy może Polonia. Jakiś jeden taki mecz, który gdzieś tam się zapamiętał, zapisał? Tak, mam parę meczów, które może powiedzieć nie tylko jeden. Mam trzy mecze, które zawsze będzie na moją ławę, jak graliśmy na przykład z Argentyną, czy wszystko Messi. Graliśmy z Portugalia na poziomie reprezentacji też, wszystko Cristiano Ronaldo i też graliśmy Lecha Poznań, wszystko Juventuse tutaj na miejsce i tam. Mm-hmm. Pamiętasz, że się skończył ten mecz 3-3. Artur Rubne, czy Branka Sierra, fajne to było, dobre doświadczenia. I też jak graliśmy tutaj, pamiętam, z Juventuse też, że całe boisko było biali i tak dalej. Byłem na tym meczu, zmarzłem. No to i mi się wydaje, że to 3-4 mecze, które zawsze będę pamiętam i będzie dumne, się byłem na boisko, jak graliśmy się szybko, dobre zawodnictwo. To my mamy takie marzenie jeszcze jako zarząd, jako tu Śremianie jednocześnie, żeby gdzieś za parę lat ktoś cię zapytał i wśród tych meczy pojawił się mecz Warty Śrem gdzieś tam, tak? No, też może być, bo dopiero zaczynamy i zobaczymy, co będzie dalej. Nie? Na koniec tak trochę zabawowo, Barsa czy Real? To każdy mi pyta tak samo, ja zawsze mówię, że jestem biały. Wow. Real. No, wiadomo, jedni Barca, jedni Real. Tak. Dzięki, Luis. Powodzenia.
to naprawdę dla nas wielka sprawa. Liczymy, że to początek naprawdę fajnej przygody i zdrówka, bo piłkarzowi chyba trzeba życzyć zdrówka, no ale tak, patrząc tak, na tak, formę, tak. To jest. No to próbowamy ścimać linię telefoniczną, jak się mówi tu w Polsce. Dzięki wielkie.